Dzień dobry. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony krótkiej historii mojego egzemplarza lunetki Lippers Bugbuster. Pojawią się smutne refleksje dotyczące podejścia niektórych producentów do polskiego rynku. O zakupie małego celownika optycznego do mojego Aera myślałem od dłuższego czasu. Otwarte przyrządy nie sprawdziły się. Bardzo chciałem zamontować optykę, ale zależało mi, aby zachować małą masę karabinka, jak również jego poręczność. Szukałem czegoś do rekreacyjnego strzelania, nie interesowały mnie produkty o wyśrubowanych parametrach. Po spędzeniu wielu godzin na poszukiwaniach, moją uwagę przykuła lunetka Lippers Mini o powiększeniu od 3 do 9 razy. Jednakże od początku było zbyt dobrze, aby się udało. Po pierwsze, ten celownik spełniał wszystkie moje kryteria. Miał kompaktowe wymiary w porównaniu do standardowych modeli. Długość to niecałe 22 cm, a masa jedynie pod 400 g. Podobało mi się też zmienne powiększenie od 3 do 9 razy. Regulacja paralaksy oraz 36 kolorów podświetlenia krzyża to bariery, które również spowodowały mój uśmiech. Kiedy dotarłem do informacji, że w zestawie jest montaż, nie było odwrotu. Kliknąłem kup teraz z myślą, że zrobię interes życia za kwotę około 700 zł. Po kilku dniach lunetka dotarła. Zachwycony otworzyłem pudełko. Drżącymi rękami wyjąłem domniemane cudo i nastąpiło pierwsze zdziwienie. To nie taka lunetka, jak zamawiałem. Ta moja miała mniej pokrętę i jakieś przyciski w przedniej części. Szybko zweryfikowałem w internetach, że jest to prawdopodobnie poprzednia wersja tego celownika, zwana Bugbuster. Nieco inaczej zbudowana i z dwoma kolorami podświetlenia, ale kluczowe parametry takie same. Byłem zbyt podekscytowany, aby robić dramę i odsyłać paczkę celem wymiany. Chciałem zamontować lubkę na karabinku i strzelać. Jeżeli chodzi o wrażenia dotyczące wyglądu, to muszę powiedzieć, że sprawiał on dobre wrażenie, mniej więcej jak Delta Optical w podobnej cenie, chociaż w mojej ocenie obraz był minimalnie mniej czysty. Ale i tak nieźle, jak na moje amatorskie potrzeby. Wieżyczki i przyciski działały dobrze. Nie było wrażenia tandety. Pomimo, że droższe lunetki z wyższej półki są nieco ładniej wykonane, to ogólny wygląd i pierwsze oględziny były na plus. Po obejrzeniu celownika wziąłem do łapy montaż. Tutaj poczułem trochę zapach taniochy. Dźwigienka nie wzbudzała zaufania. Poza tym odstawała i cała konstrukcja była brzydsza niż standardowe montaże na śrubki do szyny. Poczułem też, że tego rodzaju montaż jest wyraźnie cięższy niż zwyczajny, co dla mnie jest minusem, bo jak mówiłem na początku, chciałem ograniczyć masę. Jednak uznałem, że w cenie, za jaką nabyłem całość, nie będę przesadnie narzekał. Potem zauważyłem, że mechanizm na montażu nie ma żadnej regulacji. Po prostu przekręcamy dźwigienkę w jedną stronę, aby zablokować urządzenie na broni i w drugą, aby je zdjąć. Pomyślałem, że trzeba zaufać producentowi, i pewnie jest to dobrze dobrane do wymiarów szyny. Nadzieja matką głupich. Zobaczcie, co się stało po założeniu na karabinek. Rusza się i klekocze, załamka. Poruszałem tak trochę w przód i w tył, w sumie nie wiem po co, bo przecież się nie naprawi. Potem doszło do mnie, że szybko nie postrzelam, bo muszę kupić inny montaż. Kilka dni później przyjechał do mnie montaż Hawke, tak zwany średni. Tutaj odbyło się bez niespodzianek. Założyłem całość w odpowiedniej odległości od oka, zakręciłem śrubki na klej do gwintów. Byłem zadowolony, bo wszystko ładnie się prezentowało. Umówiłem się z rusznikarzem celem przystrzelania karabinka do lunetki. Kiedy fachowiec wziął mojego Aera do ręki, od razu zaczął kręcić nosem, że montaż powinien być jednoczęściowy i lunetka słaba, raczej wiatrówkowa. Miałem jednak świadomość, że na olimpiadzie nie będę w czołówce z tym sprzętem, więc przytaknąłem i wyjaśniłem, że to tylko do rekreacyjnego pykania taki zestaw. Niestety, po kilku strzałach rusznikarz stwierdził, tutaj cytat, nic z tego nie będzie, zera nie trzyma. Gdybym powiedział, że ugięły mi się nogi, to bym przesadził, ale zmartwiłem się mocno. Podobno dało się jednak całość jakoś mniej więcej wyregulować i dostałem karabinek w moje podekscytowane dłonie. Strzelałem na 100 metrów. Byłem zadowolony, bo nawet przy małym powiększeniu widziałem, do czego strzelam. A nie mogę tego powiedzieć, gdy celowałem z przeziernika, który rozmazywał mi się dosyć mocno. Dosyć szybko przemieliłem 140 nabojów i uznałem, że jest ok. Potem zauważyłem najgorsze.
Nie mogłem uwierzyć, ale krzyż był pęknięty. W głowie pojawiły mi się myśli, że może tak zostawić, że jakoś to będzie. Jednakże, gdy ochłonąłem, postanowiłem, że chcę jednak mieć sprzęt w 100% sprawny. Kupię inną lunetkę lepszą. Zdecydowałem się skontaktować ze sklepem. Wysmarowałem maila, że mam kilka uwag co do produktu, bo po pierwsze to nie to, co zamawiałem, po drugie montaż nie działa, no i po trzecie krzyż pękł. Otrzymałem informację, że mam przedmiot odesłać celem sprawdzenia i ewentualnej wymiany albo zwrotu pieniędzy. Zgodziłem się i paczka polską pocztą poszła do sprzedającego. Po kilku dniach otrzymałem telefon ze sklepu, że muszą odesłać lunetkę do producenta czy dystrybutora, aby on podjął decyzję odnośnie zasadności reklamacji. Jeżeli chodzi o kwestię różnicy między tym, co widziałem na zdjęciach i w opisie przedmiotu, a tym, co dostałem, to mam nie grymasić. Nie zgadzałem się z takim punktem widzenia, ale nie miało to większego znaczenia i dlatego zaakceptowałem sytuację. Zdecydowałem zaczekać na kolejną informację, co dalej. Po kilku dniach dostałem telefon, że pęknięty krzyż to była wada fabryczna i dostanę zwrot pieniędzy. Doznałem wtedy przypływu radości, bo miałem temat zamknięty. Właściwie tutaj filmik mógłby się skończyć. Jako podsumowanie mogę stwierdzić, że lunetka jest teoretycznie wspaniała, ale w praktyce u mnie nie działała. Może miałem pecha z tym egzemplarzem. W dalszej części przedstawię kilka moich wniosków z zaistniałej sytuacji dotyczących tego, jak jesteśmy w Polsce traktowani. Nie będą one miały bezpośredniego związku z omawianym celownikiem. W pierwszej kolejności uważam, że sprzedający nie powinien przechodzić do porządku dziennego, jeżeli chodzi o moje zgłoszenie różnicy między przedmiotem, który widniał w ofercie, a tym, jaki dostałem. Natomiast druga kwestia jest znacznie poważniejsza. Chodzi o postępowanie niektórych producentów polegające na dostarczaniu teoretycznie takich samych produktów, ale o innej jakości na różne rynki. Uważam, że mogło to mieć miejsce. Znane i potwierdzone są przypadki, gdzie niby takie same produkty spożywcze na rynek polski i niemiecki miały inny skład. Zwykle wzbogacano nas o olej palmowy, na przykład zamiast słonecznikowego, albo dostawaliśmy więcej glutaminianu sodu w miejsce naturalnych składników. Czasem odnotowywano, że w opakowaniu jest mniej właściwego produktu. Powyższe luksusy dotyczą przykładowo słodyczy oraz chipsów. Jednakże w świecie produktów technicznych jest podobnie. Z dobrych i potwierdzonych źródeł wiem, że niektóre wyroby mają inne parametry na Polskę niż na rynki zachodnie. Czasem zdarza się, że gdy jest problem z jakością, to dany przedmiot trafia do nas, a potem kolejny po korekcie do równiejszych klientów. Uważam, że stwierdzenia w stylu Polska śmietnikiem Europy nie są wcale mocno przesadzone. Wydaje mi się, że taka ideologia mogła mieć miejsce w przypadku omawianej lunetki. Oczywiście nie jestem w stanie tego udowodnić. Co wy sądzicie na ten temat? Zachęcam do podzielenia się doświadczeniami w komentarzu. Jeżeli uważasz, że materiały takie jak ten są wartościowe, to zachęcam do wsparcia mojego kanału na Patronite. Link jest w opisie pod filmem. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.